What's happening now? Hey, get her out of here! This is a bad move! Go! You're just in reach! Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w DMC 5. Rozpocznę misję 13, która będzie dla mnie sporym wyzwaniem, jeśli chodzi o montaż, żeby tak to fajnie zmontować. Muszę to ładnie wam połączyć te trzy przejścia. No, zobaczymy jak mi pójdzie. Wy sami ocenicie. Zaczynamy misję jako Dante, a jak skończymy... Dobre pytanie, jako kto? We'll meet back up at some point, but for now, one foot in front of the other. W ogóle patrzcie, co się stało. Dostaliśmy mieczyk i mogę nawet komponować w powietrzu. Okej, to nie jest Baphomet. Lusacja, chór przekleństw. Okej. Żeby cię szlak, no. O, okej, może nie będę musiał montować, bo kogoś tutaj mam. Na tym. Nero widzę. Jako Nero ktoś gra. O, no to... Poleciał. O, już padł! Okej. Ty co to? Co to jest? Widzieliście to, co to miało być? No you. Dobra, no to jak taki jesteś, to masz skapuejry. Dante, you need a hand? No way! I'm not that old. Live it up! No cóż, trochę mi nie poszła ta walka niestety. Nie, 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 najpierw chcę to zgarnąć. Doładować teraz tego. I can smell that piece of shit from up here. It needs to be flushed. Okay, mamy w razie czego to, ale tego nie potrzebuję. Dobra. A tu nie, tu jest przejście po prostu, dobra. Jezu, jak mi ścięło teraz. Yeah!
co się będziemy bawić, panowie. Ale na moich zasadach. Super, miałem SK i teraz nie mam nic. No come on, naprawdę zdążył mnie jeszcze walnąć. No come on! Dobra, wszyscy. Że masakra, że tak udało mi się spieprzyć takie ładne combo. Co ta kulka. Nie potrzebuję po prawdzie, ale przygarnę. No, już, już, au. Aha, okej, myślę, że uda mi się tego jakoś tak fajnie uniknąć, ale niestety nie. Czy może uniknąć, że uda mi się, wiecie, przywołać jakoś tego. Ty, gość mi się zawinął, co za ty? Chwila, ja tam zaraz do niego dojdę, tylko sobie jeszcze to pozbieram i teraz to przeleję w przemianę grzechu. Chyba szkoda tego nie zrobić. Looks like we still got a long ways to go. Żeby nie było za łatwo. Co? Co? To już? Co? Okej, taka montaż nie będzie w ogóle potrzebny. Ej, wy się żartujecie chyba. Rozdrożę jako V. Ej, co? Kurde, nic na 8 minut. Damn. Just a little longer. Come on. I must go before he loses completely. Okej, okay, ciekawe. Kurde, jednak wiecie co, chyba nie będę tego sobie przetegowywał. Bo kurde, jak to jest taka krótka misja, to nawet nie szkoda. Myślę, że będzie coś dłuższego, jakieś 20 minut albo coś, to nie. Damn it. A little longer. Hold on, just a little longer. Ale widać, że faktycznie V już jest u kresu wytrzymałości. Ah!
Powiesz coś czy nie? Co jest? O nie, to ta baba. Pamiętacie ją z misji, kiedy walczyliśmy z Garionem, nie? O, tatuaże zniknęły. No, poniekąd. Ale było widać, że te jakby... te od nas odeszły. O, to jest bardzo dobre pytanie. Gotta recover somehow. This dimension is healing my body. Aha, są bossowie. Tu jest Goliat. To... nie mam tego pojęcia, co to jest. Wygląda jak królowa Empus, ale chyba nie. A tutaj mamy właśnie Cavaliero, Angelo. Dobra, zobaczmy. Może to? Co to będzie? Walka z bossem? Czy jak? Bo jeśli tak, no to my trochę mamy przejebane, bo jesteśmy tutaj sami. Nie mamy supportu w ogóle. So, this is where they are. I'm claiming what's mine. A, okej. Okay. Kolejne fragmenty. Uwolnij cienia. Aha, i pewnie jeden naraz. Okej. Okay. I teraz mocą cienia będę musiał walczyć z Cavaliero. No, koszmara nie mogę przyzwać. To my już mam full pasek. Dobra, nie mogę przyzwać koszmara, ale za to mogę nakazać cieniowi automatycznie atakować i go zbuffować jeszcze, więc... z przyjemnością to uczynię. Nie uciekniesz. A czy ja się wyglądam, mu chciał uciekać? Spróbował? Padł? Padł! Dobra. What? Co to był za cios? Jakieś widmo zostawiliśmy po sobie? To wyglądało. Okej. Dobra, teraz Goliat w takim razie. Kurde, ciekawe co V robi w rzeczywistości, to mnie naprawdę intryguje. Dobra, gryf albo koszmar. Nie, myślę gryf. Nie ma co koszmara jako pierwszego, czy jako drugiego uwalniać, bo on dopiero na triggerze może się pojawiać, więc... lepiej go jako ostatniego sobie uwolnić. Jest Goliat.
czyli taki pierwszy oficjalnie zabity przez V-Boss, ale drugi jeśli chodzi... Okej, to było skubańskie teraz. Tak, ja sobie mogę kurde ogarnąć. Proszę, tu nic nie muszę robić teraz. Tylko pilnować, żeby cały czas mieli odpalone te automaty. No. Do widzenia. No. Czemu tak blisko musiałem być, żeby tak było? W sensie nie mogę tego w ogóle z dystansu aktywować. A, i to... A, okej, okay. Rozumiem, tutaj powinien koszmara właściwie przyzwać, a nie używać tego. A nie używać cienia i gryfa. No dobra, ja tam proszę o to, co mogę. Czyli teraz uwalniamy sobie koszmarka. To jest... A to jest ten! Dobra. Możemy zgadnąć kule, żeby się doładować. No, kurde, nie chciałem tego robić. Okej, to mogę zabrać jak najbardziej. Dobra, uwalniamy koszmar. I walka z bossem, z którym finalnie, czy de facto walczyliśmy jako Nero, a nie jako V. Tym symbiontem, który... który miał w sobie Lady. Dobra, koszmar out. I walka też się kończy. Fall to hell. Okej. I co, będą kolejne takie rozdroża dla V i dla... czy może dla Dantego i dla Nero? Ale naprawdę ciekawi mnie, co V robił, kurde, teraz w rzeczy... w realu, nie? Agreed. It's time we got back on course. Oh, we finally made it out. That thing was something else, huh? Best we avoid it if possible. Especially given my condition. Aha, nic! Czyli po prostu dostaliśmy KO i zależeliśmy na glebie, tak po prostu. No dobra, zobaczmy dokąd nas to zawiedzie dalej. No, zakładam, że być może do walki właśnie z tą babą, która w sumie to spowodowała. Co nie powinno byłoby aż tak głupie, nie? Kolejny krwiobieg, ale do tego, no więcej w sumie, do tego nie możemy dojść oczywiście. Może powiedzieć, wejść właściwie. Powinienem powiedzieć. Dobra, coś tam gra nam pokazała. O, jest Nero i Dante. They're safe. No time to worry about them, B. Gotta hurry. Go.
Mamy jedno. Jeszcze drugie i coś tam na dole ewentualnie. Słuchajcie, jak kontry im wchodzą, nie? Ale w sumie to są... Ci są akurat przez SD kontrolowani, no to oni raczej nie mają z tym problemu najmniejszego. Now get to work. Kurwa, w tą stronę! Slice him, gouge him. What? Co to było? Widzisz to? Takie wielkie, takie fioletowawe. To był ten przeciwnik, z którym jako Dante walczyliśmy? Pokaż mi to. A nie, to jest ten, dobra. Ten spawner. Praktycznie. Też widzę, że Dante, ten Romero tam jest. Is coming to an end. Mówimy teraz, że Journey pod względem... No i oczywiście, że jest ta baba. Malthus, no way can we handle her. We don't have the strength. I know. But we must get through this. Somehow. No, bardzo ludzka reakcja. Okej, czyli jednak nie będzie walki, ale dostałem eskę za to. Jakimś cudem. To jest akurat z poprzedniej misji, ale dobra. Okej, rozdrażę Nero teraz. Spoko. Damn it. Running a little low. Not gonna last much longer without a refill. A propos refillu, co? Hey, honey. Need assistance? What the hell's your problem? You trying to kill me? If you want a bitch, blame it on Lady. She's behind the wheel. Okay, enough with the suspense. What do you need? Nowe ręki? Okay. Właśnie widziałem, kurde, że gdzieś widziałem taki filmik, że gościu używając puenty, kurde, na scenę wskoczył i na niej latał. Jak to zrobić? No powiedzcie mi to! Bo to jest niejebiste! Dobra, tutaj coś wpadło nowego. Tutaj nic. Róża? Też nic. O dziwo. Kiedy to się, kurde, ogarnie? Dobra, magazynek. Jeden, drugi. Będzie to zamiast Gerbery. Łapa, puenta, zamęt, faktura, ragtime. No i oczywiście szczyciel i bykowiec. Albo zamiast zamętu wezmę sobie jeszcze bykowca. Ok. No i zobaczmy, jak nam pójdzie z takim zestawem. It up again, huh? We're better alone anyway. No, troszkę bym się o to kłócił, wiesz, Nero. Crossroads. Which way should I go? Niby crossroad, ale w
sumie to przejście jest jedno. Come on! Może i co? Użyłem tego ragtime'a, a finalnie tego nie potrzebowałem tutaj. Trzeba tylko dobrze skoczyć. Dobra, to już mi się przydał. No żartujesz sobie! Tu są wrogowie. Okej, ładny. Sorry, musiałem. Fuck you! Co jest? Duże tu są! Na razie gdzieś się sfarmili. Wal się! No come on! No! No nie wierzę, że akurat jakby mi tak zabił. Super, i cała walka na C. Kolejny rack time. Kurde, jak tam wejść? A, górą bym chciał iść. O kurde. Pewnie, dokładnie to chciałem, żebyś zrobiła, bro. Come on. O, ty, czekaj. A to tylko broń! To się może dłoń, tylko dłoń, skurdeł! Kurwa! Niby takiego czegoś. Myślałem kurwa, że to będzie ten cały. Kulka, ale nie, to była tylko ta. Ten blask, że jest tam poskramiacz. Co zrobi trumna? No tak, oczywiście. Dobra, moment. Pięknie. Come on. Come on!
No chyba se żartuje. No, nie wierzę. Okej, czyli tak wygląda przeładowanie. Hej, bro, wydaje mi się, że przeładowuję, ale w sumie to nic z tym nie robię. Kurde! Prawie. Ale patrzę, czyli i bykowiec, i niszczycielska dłoń mogą dodatkowo jeszcze złapać typa i trochę pomerdać im dookoła. Okej, mamy kurde to, jakbym potrzebował coś kupić, no ale nie mam czego kupywać. Znaczy, w sumie niby nie mam, ale w sumie to... Coś mógł kupić. Chyba, że mogę właśnie kupować leczenia. Kolejny bykowiec. No weź bez jaj! Może tak fajnie mogło rozpocząć w ogóle tym przeładowanie tego, nie? Ale niestety nie, gra postawia na pulsie gry i tego nie zrobić. Dobra, czy ja mam tędy iść, czy to jest na przykład droga do sekretu? Bo jeśli to jest to drugie, to z wielką chęcią to odhaczę. Kolejny bykowiec, dopiero co jeden zużyłem, akurat zyskałem. Mam kolejną walkę, to na pewno. Jeszcze? Serio? Czemu takie krótkie są te walki? Nie rozumiem tego. No, niektóre bynajmniej. Dobra, uwaga. Czekaj, tędy przyszedłem, czy...? Tak, tędy przyszedłem, czyli... Jak coś nowego, to muszę się bardziej tu rozejrzeć. Aha, ale nie ma nic. To jest tylko dojście do tej mini walki, nic więcej. Super. Dobra. Idziemy dalej w takim razie. Zaś statua. A tu jest dojście dalej. Okej. Tędy nie pójdę. Tędy też nie. No to wprost. Wróć na wprost. No to się mamy zamęt. O, no dzień dobry. Okej, to poszło totalnie nie po mojej myśli. Okej. Chyba wiem, o co chodzi z tym bykowcem.
To jest jakby doładowanie, to jest to samo co użycie normalnie, tylko jeśli podczas używania doładowania dodatkowo jeszcze ty przeżyje te obrażenia, to wtedy zostaje zahaczony i jest mucka nim dookoła praktycznie wszystkiego co się rusza. No wiadomo, fajnie jest nie oberwać przy okazji. Okej, to było ciekawe. Dobra, najpierw ten niszczyciel, teraz ten niszczyciel. Zacząłem. No kurde! Jak się muzyczka skończyła? Ja tak lubię tę muzykę, która gra u Nero, nie? Jest taka świetna. Żartujesz. No ej, co? Wow, nie wierzę. Może chyba najchujowsza walka, jaką ever prowadziłem w jakiejkolwiek danym kraju. Vigilance to jedynki, gdzie walka to po prostu spamienie praktycznie przycisku. Jedynkę. Nie jedynkę. Dobra, mogę skoczyć. No i w sumie to tyle. Skaczemy. Okej. No dostosowanie na pewno wezmę, bo chcę uzupełnić sobie troszeczkę poskramiaczy. Poskramiacze. Ale nie chcę tutaj sobie do magazynku wcisnąć. Dobra, na pewno jedną uwerturę. Chłopczyce. Nie, kolejną dłoń. Tutaj nie będzie zaś bykowiec. Grebera tylko w lepszej kolorystyce.
No jeszcze jeden pykowiec niech będzie. Żeby to jedno miejsce mieć zawsze na tą protezę. Dobra, to co? O, proszę, a propos. O, akurat chłopczyca wpadła. Spoczy. No weź! Chodź tu. Za to zostaniesz teraz tym Volkerami. Co za tym? Wow, are you fucking serious? To jakoś wyszło. Zacznijmy się skupić na walce, a w finale zrobię tego z siebie większego idiota. O dobra, tu jest przejście. Jak mnie to zaprowadziło? Na czerwonych, cool. A, pięknie, nie tylko. Mamy też fragment niebieski, a to oznacza, że mamy już całą niebieską kulkę i za darmo mamy uzupełnienie życia. Świetnie. Okej, okay, jesteśmy coraz bliżej V. Czyli za chwilę będzie też ta walka z bossem. Dobra, tutaj wyżej nie wskoczę. Nawet jakbym pewnie mógł to nieskończoność odpalić, no to pewnie po prostu byłaby tam nie widziana ściana, ale to mnie akurat... Nie obchodzi. Serio też nie widziana ściana tu jest? Dlaczego? Spokojnie mógłbym przez tę dziurę przelecieć. No ludzie. Mogę? Ktoś wyjaśni czemu? No i jaki bezsens w ogóle? Czemu nie mogę jeszcze raz to spaść? Muszę specjalnie zapieprzać w tym kierunku. I dopiero tutaj zeskoczyć. No ale bezsens. Zatem wracam na górę, mnie to nie interesuje, idziemy dalej. Muszę na opartego nawet odpuścić, kurde, używanie... Znaczy, lecenie temu muszę cofać do tej. Do... Jezus, to statuły? O, tu jest gdzieś Dante. Dobra, czyli to jest, czyli te, tam teraz dopiero, tam zaczął dopiero ten. Okay, tu jest Dante. Okej, okay, czyli tu, to jest to, co byśmy widzieli z góry właśnie jako V. Weź! No, co?
Super, wbiłem na B, po czym zaraz straciłem, no XD. Ha, gdzie moje kontry? Trzymaj. Wow, nie wierzę. Nie powiem, teraz tam chętnie zobaczył jakąś statuę, bo chciałbym znowu zupełnie poskramiaczyć. Bo niestety, ale... Raczej nie uśmiecha mi się walczyć z bossem, a z tylko dwa poskramiacze. Chyba dwa. No nie wiem, czy mam... Dwa? Nie, mam jedno! O! Dobra, słyszę statuę. Dobra, najpierw uzupełniamy zdrowie oczywiście. Przecież też go mam mało, niestety. Okej, zobaczmy, co my tu mamy. Sobie. Dobra, które to było, kurde, że mógł ze zielone kule to... A nie, to chyba u tamtego było, niestety. Dobra, o, rozdwojenie, to było co? A, to jest na tak z góry, dobra. Ruletka to jest to. O, tasowanie, czekaj. A tego w ogóle nie używam. Przytrzymaj i pójść. O, tego też zapomniałem. I kalibur w powietrzu, przód, tył. Pasą z powietrza. A, no tak, to jest to. Czekaj, a tutaj co było? Trudna zagrywka, nie. Zwycięska też. Nie, tak, zwycięska kombinacja. Aha, to jest tak po prostu. Dobra, pasa. A, to jest ten doskok, tak po prostu, okej, dobra. Py. Poskramiacze, poproszę. Tylko dobra, może zanim to sobie kupię trochę tych dłoni. Dobrze, nie tyle, bo trochę mnie nie stać na taki zapas. Albo dobra, nie, inaczej. Jeżeli nie brać pojedynczo, to... Zakup hurtowy. Czy dobra. Tu akurat nie będzie cutscenki dla każdej... więc to sobie mogę wziąć 7 tych. Ja. Bykowca 4. Ragtime jest ok. Niszczyciel i tak dalej też jest ok. Chłopczycy praktycznie nie wykorzystuję. Uwertury bym sobie jeszcze uzupełnił do 10. Gerbery mogą być, bo mam gerberę taką, tam jeszcze inną kolorystyczną. Są tego łącznie 15. Dobra, i teraz sprzęcik. Tutaj uwertura, tutaj będzie niszczyciel, tu niech będzie, może być ragtime, zaś niszczyciel, mega niszczyciel, bykowiec, albo dobra, bez tego, albo nie, zamiast tego właśnie niech będzie bykowiec, a zamiast tego niech będzie właśnie ta niszczycielska dłoń. Okej, zamknę ustawienia. I lecimy dalej. I can feel a demon nearby. Get in my way and I'll crush you. Oho, proszę ci, akurat przed bossem. I'm coming. Wiesz, Nero, trzeba uratować Deepa. Tak ładnie, prosto w plery. Gotta pay attention, sweetheart. Sparrow's keen. But you're nothing more than an empty shell with no power. You are as weak as your flesh, human.
Hey, we're tougher than we look. But there's only one way to find out. I will enjoy this. To jest dość ciekawe, bo ona mówi, że w Nero nie ma mocy. Ale aczkolwiek jestem w stanie się z tym nie zgodzić. Ej, come on! What? Co mi zrzucił właśnie? Ragtime? This'll do just fine. Yeah. Try to follow me with your foolish human eye. Anything with a nose could follow you. You stink. Jezu, zaraz mi się kupę skończy! Dobre. Uuu, proszę. Czyli Bykowiec jest dobry. Wow, dostałem prosto w cymbał, nie wierzę. Że drugi raz na niej zginąłem. No, weź spierdalaj! Zrobiłem unik. Teraz akurat nie. Nie no, Jezus! Był unik! Oczywiście gra ma wyjebane w to, że każe jej robić unik. No nie, w dupy też go nie mogę tu złapać. Coś wy, za tu. Ja pierdolę! To jest jakaś masakra. No będzie wkurwiący, bo to jest dobre. No i ładnie. Ciekawe, czy z niej sobie coś zmajstrujemy. You can come out now. I guess I owe you one. You should turn around. Your body's not gonna last much longer. That I cannot do. I must go. Damn it, V. Don't push yourself. You need some rest. I must go to where yours is. Why? Why the hell do I you beg have... you? This is my last request. Fine.
Dante's definitely gonna beat us there. Może to dobrze? Jaki uśmiech! Co? Do przewidzenia. Jezu, ale tylko przez tą babę, nie? Kurde, mi tak poszło. Rozrożę dla Dantego. Dobra, to ogarniemy sobie za moment w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w DMC 5. Cześć!